ostatnie dni obfitują w niezwykłe wydarzenia. Wczoraj świat widział, jak pewien człowiek dokonał niezwykłego skoku z 40 km i uważam, że skok pana Baumgartera można porównać do dzisiejszego skoku, jaki wykonamy poprzez podpisanie umowy z Budimexem. On co prawda leciał bardzo krótko, ale z 40 km, myśmy 40 km, 40 lat czekali, ale będziemy także za sprawą, mam nadzieję, realizacji inwestycji przez firmę Budimex lecieli trochę dłużej, jak do końca i wylądujemy w końcu na ziemi wraz z realizacją tego projektu. To wielki skok dla Lublina, wielka radość, że w końcu ten pomnik brzydoty zniknie z centrum stolicy naszego regionu. I w tym miejscu, proszę Państwa, bo nie będę się rozwodził, w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować i przypomnieć, że ten projekt możemy dzisiaj zrealizować dzięki temu, że jest projektem kluczowym w programie regionalnym finansowanym ze środków europejskich.